twórcy Harley'a mogą się uczyć, jak robić motocykle, które wibrują, od tej fabryki, która wypuściła tenże motocykl. Silnik stary, znany, dobrze, CB125, nic nadzwyczajnego, bez wałka wyrównoważającego drgania. No, słuchajcie. Absolutnie każdy plastik tutaj musi dawać znać o sobie. Kierunki, szyby, no wszystko. Pod tym kątem jest to cholernie nieudany pojazd. Nie z tym silnikiem. Gdyby tutaj był wałek wyrównoważający, tak jak na przykład w tamtej maszynie, czyli 127, taki sam silnik, ale z wałkiem, to by było spoko. Tutaj niestety jest dramat, jeśli chodzi o wibracje. Dodatkowo pozycja za kierownicą dość niewygodna. Motocykl w ogóle zerżnięty wizualnie z Hondy CBR. Dobrze mówię? CBR-ki, 125? Tej nowszej. Z tym, że no CBR-ka troszkę lepszy silnik jakby nie miała. No, aczkolwiek ten jest o tyle fajny, że jest prawie bezawaryjny. Poza wymianą oleju nic się tutaj specjalnie nie dzieje. No i dzisiaj ten przyjechał na wyciek. A wyciek okazał się, że tutaj spod tego o-ringu, który siedzi, o-ring po prostu ze starości już no, stwarniał do tego stopnia, że się łamał. No i tyle, ale no, mało przyjemna jest ta jazda na tym. Łańcuch oczywiście lata, no klasyka. Się pytania, czy da radę obniżyć TRK 502, tą zwykłą, czy też X-a. No, jeśli TRK zwykła jest dla Was za wysoka, to X-a raczej bym sobie odpuścił, bo ona jest jeszcze kilka centymetrów w górę. Natomiast w przypadku zwykłej 502 ma się tutaj dwie. Wiem, że tutaj aparat dokładnie perspektywy nie pokaże, ale uwierzcie mi na słowo. No, zresztą chyba będzie widać po prześwicie między płotnikiem a tym dziobem, jak to wygląda u mnie, jak wygląda tutaj. No i udało się odzyskać jakieś tam no, ze 2 cm na wysokości, tak z tyłu, jak i z przodu. Także no, da radę TRK przystosować dla troszkę niższego kierowcy, tak poniżej, no 1,95 m. A tak brzmi nowy wydech. Jeszcze bez oryginalnych DB Killerów, ale mają być, mam domówione, także troszkę go wyciszę. Aczkolwiek ten, który zrobiłem, też daje robotę, daje radę. No, temat takiego to maszyny Classic 400. Często zadajecie mi pytania w wiadomościach, czy ta maszyna jest warto uwagi, ta albo ADV400, czy szukać czegoś innego, czy można polecić, jak z dostępem do części, co ja o nim sądzę. Co ja o nim sądzę, to chyba wszyscy powinni doskonale wiedzieć, którzy oglądają ten kanał albo śledzą ten kanał. Wystarczy zerknąć na całą serię, tak na osobę ADV400. Mi ta maszyna się idealnie sprawdzała. Części za dużo nie potrzebowałem, a jeśli potrzebowałem, to są łatwo dostępne, takie eksploatacyjne jak filterki. Jest dostępny od Hondy XR, klocki hamulcowe bardzo podobnie. No tutaj mamy akurat bęben, także tutaj już inna sprawa, ale bęben można dorobić, znaczy szczęki można też przecież dać do dorobienia, więc ogólnie rzecz ujmując, nie powinno być dużego problemu z dostępem do części do tego motocykla. W Chinach można ściągnąć cylinder 440 SWM, przecież ma bardzo podobny piec, znaczy praktycznie ten sam piec, tylko właśnie z powiększonym cylindrem. Co za tym idzie, no, dostęp do części nie jest wielką sztuką. Układ tryskowy Delphi, bardzo dużo rzeczy pasuje z innych motocykli, chociażby tutaj z tego Benelli. No tutaj nie mam już innego przykładu, ale z, no, ze wszystkich, w których jest ten sam moduł ECU, czyli Delphi MT-05. Powtarzający się problem, tak jak tutaj, że maszyna kiepsko pali na zimnym, gdzieś tam strzela z wydechu, jak dłużej postoi, zawory. Wałek z dekompresatorem odśrodkowym i tutaj po tej stronie zawory faktycznie zazwyczaj wymagają regulacji. Ja ustawiam ten
tą tolerancję bliżej górnej granicy, czyli sące od 800 do 0,1, tutaj od 0,1 do 0,12. Ja tą górną granicę ustawiam, troszkę bardziej klepię, ale przynajmniej mam pewność, że nie podpierają się i jest git. I maszyna będzie na pewno działała. I to chyba jedyny taki mankament, który się notorycznie powtarza w tym sprzęcie. Czy polecam zakup tego motocykla? I tak i nie. Tak, jeśli macie w dobrej cenie ten motocykl. I to wtedy jest warto się na nim zastanowić. Jeśli wam się podoba takie nadwozie na Classic 400, ja bym chętnie się na takiego zaopatrywał, jakby mi się trafił w tym momencie do zakupu, bo jest w miarę łatwy do przerobienia na jakiegoś fajnego scramblerka i taką lekkoterenową maszynę. Fajny silnik, fajnie pracuje, raczej bezawaryjny. Tutaj były problemy z tą pompą paliwa, która gdzieś tu jest. No myślę z tym, ale pompa paliwa też pasuje od szeregu innych motocykli. 400 Classic ma trochę lepszy hamulec z przodu niż ADV-ka 400. To też jest dodatkowy plus. No i dlatego jestem zdecydowanie za tą maszyną, ale tak jak mówię, są ciekawsze propozycje na rynku w tym momencie, które są ciągle sprzedawane. No bo Classic nie jest na chwilę obecną kontynuowany, ale tego nie dyskwalifikuje. W dobrej cenie jak najbardziej warta uwagi maszyna. Jedna z ciekawostek jeszcze przy Classicu. Tutaj macie filterek oleju, to jest HF112. Dobrze mówię? Tak. No właśnie, tutaj macie, do czego on pasuje. TRX 400 i 350 to są w ogóle kłady hondowe, mniejsza o większość. No, a takie coś oryginalnie siedzi w Classicu, czyli filterek taki metalowy do wyczyszczenia i tyle regularnie, no ale ja od dawien dawna stosuję właśnie filterki papierowe. Jednak to trochę lepiej zabezpieczy ten silnik, myślę. Zobaczcie, co się dzieje. Maszyna na pierwszym przeglądzie marki, której nawet nie słyszałem, żeby była na rynku. Bianchi Falco, tak to się nazywa. Pierwszy przegląd. Powietrza z tyłu prawie brak, ale to nic. Natomiast standardowy problem tych motocykli i tak tego typu, takiego sposobu mocowania wahacza. Zobaczcie. Tu jest no z centymetr luzu. Znaczy z tyłu, tak, z przodu oczywiście on tam wiadomo jest mniejszy, tam kilka milimetrów luzu, natomiast koło lata na boki. Czemu się sprzęt źle prowadzi? Krótka odpowiedź. Spróbuję to ściągnąć. Może jakąś podkładkę dam i usztywnię to, no bo tutaj nic więcej na szybko nie zrobię. No, łańcuch nawet nie wyciągnięty. Także to o tyle dobrze. No i zgodnie z założeniami to było łatwo. Po prostu ta śruba była niedokręcona najzwyczajniej w świecie, dlatego ten wahacz tak latał. Natomiast teraz postaram się wam to pokazać, ale nie ma kompletnie ruchu. Bianchi. Olej spuszczam. Tutaj trzeba standardowo to przesmarować ten kopniak, bo on ledwo chodzi. Detal. Ale śmiesznie wyglądająca maszyna, bo to jest takie K125 łamane na WS50. Czyli nie jest to jakiś tam wysokich lotów pojazd z technicznego punktu widzenia. Ale silnik prosty, niezniszczalny. I to jest plus. Kurde, nawet taką prostą rzecz jak dostęp do świecy musieli utrudnić przez tą owiewkę, która swoją drogą lata jakby chciała. A, bo pęknięte pewnie, no tak. Pęknięte mocowanie, więc z tym też już nic nie zrobię. Ktoś tu się już pewnie dostawał. No cóż, może to jakoś uda mi się wzmocnić. Cóż chciałem powiedzieć, na co jeszcze warto zwracać uwagę w tych sprzętach? Mocowanie tarczy hamulcowej na te blaszki. I tutaj nawet widać już na załączonym obrazku, że ta blaszka jest niedobita na tej śrubie, także z biegiem czasu przy hamowaniu ta śruba już będzie puszczała, zaraz będą luzy na tarczy hamulcowej. Bardzo adekwatnie wygląda to w przypadku zębatki. Ha! Zobacz, ta jest kompletnie niezakontrowana i ta zębatka już ma luzy. Tutaj to samo, nie zostało to zabite tak jak należy.
czytać zabezpieczone. No tutaj ta już kompletnie. Także no, ruszając zębatką już czuć znaczny luz i nie mówimy tu o luzie na zabierakach. Także kolejna rzecz do poprawienia na już. No tak, tak, to są te mankamenty przy dużo tańszych pojazdach. Takie proste rzeczy nie są właśnie zrobione poprawnie, no i cóż, dlatego motocykle się rozkręcają, a nie powinny, no bo jakby to było zabezpieczone odpowiednio, to nie byłoby problemu. Natomiast sobie z tyłu zębatka najwyżej będzie miała dużo luzy, raczej się nie powinna rozkręcić, no to tutaj już jest to wielki problem, jak któraś z tych śrub zacznie się wykręcać i zblokuje hamulec. No, także jedna z rzeczy do sprawdzenia. Dzisiaj zaczynamy z tematem HDV-125 FI. Ale nie FI Pro, nie mylcie. To jest ten prosty, siermiężny sprzęt. I sprostowanie dotyczące wałka wyrównoważającego drgania, ponieważ na stronie internetowej Rometa, jak mi donosicie, jest informacja, że ten silnik podobno jest, ten model jest wyposażony w wałek wyrównoważający drgania. A ja napisałem, znaczy ja powiedziałem w filmiku tym prezentującym w zeszłym roku ten pojazd, chyba nawet dokładnie tą sztukę miałem wtedy na nagraniu, że niby ten pojazd wałek, znaczy ja powiedziałem, że wałka nie ma, Romet napisał na stronie, że wałek jest. Dobra, powiem tak, roku 19 tego silnika nie byłem w stanie rozebrać jeszcze, nie było okazji. To akurat bardzo dobrze o nim świadczy, ponieważ żaden się nie posypał, nie trzeba było go rozbierać, jest git. Natomiast patrząc na niego z zewnątrz, gdzie ten wałek wyrównoważający ma być. Raz się pomyliłem w stosunku do modelu, to się nazywało RX Tour i RX Street, ale tam faktycznie te obudowy były tutaj tak delikatnie wybrzuszone, mocniej wybrzuszone niż tutaj i ten wałek wyrównoważający faktycznie był taki balancerek fajny między połówkami wału zasuwający po odpaleniu sprzętu. Chyba 2 tygodnie temu miałem RX Tour na warsztacie i faktycznie on dużo mniej wibrował. ADV niestety, ten 19 rok, jak widzicie na wtrysku Delphi'a, on wibruje. Wibruje dokładnie tak samo jak ten model z 16 roku. Ten jest gaźnikowy. On bardzo dużo przeszedł i tutaj ja go nawet nie będę go odpalał, bo tu wszystko wibruje w tym momencie. Natomiast wibracje są dokładnie takie same jak w ADV. Także nie miałem okazji rozbierać, nie mam możliwości potwierdzić, ale jestem w 99% przekonany, że tutaj nie ma po prostu wałka wyrównoważającego drgania, bo gdzie on miałby się zmieścić. Nie zaprojektowaliby nowego silnika specjalnie dla jednej serii, tym bardziej, że to jest taka dość budżetowa maszyna. Więc z moich odczuć subiektywnych wynika, że tego wałka tutaj nie ma. Te maszyny chodzą dokładnie tak samo. No nawet tutaj, przecież kurczę, tutaj połówki wału zasuwają, to nawet nie byłoby szans, żeby tu się coś zmieściło. Tu z tyłu, za cylindrem gdzieś też nie ma miejsca, bo tutaj są wałki skrzyni, jest ten Bendix wałek rozrusznika, tyle. Także no, nie ma szans, żeby tutaj coś takiego było. Zresztą niech to będą dowody. Fakt faktem, zobaczcie jak to wygląda, on jest z każdej strony położony. Z każdej strony szlifował. Nie wiem po co te handbary były zdjęte, bo one jednak by osłoniły klamkę, a tutaj klamka poszła się prać, nie? I trzeba teraz dokupować po ostatnim uderzeniu. On z każdej strony jest zmasakrowany, niemniej jednak tutaj już coś było spawane. Tutaj nie ma tej obejmy, mimo że ona się trzyma na, albo sobie kontrują ludzie to na, tak jak tutaj, a tutaj akurat były nakrętki samokontrujące. Tutaj już nie ma obudowy łańcucha. No cóż, on ma zrobione z 1000 km? 1520, no więc, no ale to upalane totalnie, więc nie ma co się dziwić. W zeszłym roku jakoś został sprzedany, do dzisiaj go nie widziałem. Przyjechał na naprawę i wymianę pewnych rzeczy. Natomiast ten jest 16 rok, jak widzicie, z gaźnikiem. Największy błąd, jaki robią użytkownicy tych sprzętów, 3,25 z przód, 3,5 cala z tyłu, konkretna kostka i potem dziwią się, że skrzynia nie działa. Tego typu opony o takich rozmiarach jak oryginalne, czyli 3 cale z przodu, 3,25 z tyłu, takie należy do tego stosować. Można lepszej jakości po prostu gumę kupić, będzie super. Zakładanie takich TKC80 jak tutaj o takiej szerokości to jest obraz nędzy i rozpaczy w tym sprzęcie, ponieważ ten silnik nie służy do upalania w terenie.
ta maszyna nie służy do upalania w terenie, to jest rekreacyjna maszyna, więc jeśli ktoś używa tego ponad stan, to właśnie dzieją się tego typu rzeczy. I to nie jest tak, że ten motocykl jakoś wibruje na gminie. On tak, okej, tam powyżej 80 na godzinę już jest nieprzyjemnie. Do 80 na godzinę moim zdaniem jest spoko, całkowicie jakby w charakterze tego pojazdu. To się wszystko jakby łączy i ten brak tego wałka jakoś mi specjalnie osobiście nie przeszkadza. Natomiast no przydałby się na pewno, byłoby ciekawiej, natomiast nawet bez niego daję radę i do takiej zabudowy mi to pasuje. Natomiast no, silnik jest trwały pod warunkiem, że jest zadbany, ma wymieniany olej regularnie i nie jest zbyt mocno upalany. Niestety w tym przypadku jakieś strzały ze sprzęgła, jakieś upalanie właśnie w piachu i tak dalej, jeszcze dodatkowo na tak wielkich kołach ciężkich i stanowiące no, dość duży opór, tutaj wałek sprzęgłowy zaraz wyzionie ducha i będzie trzeszczała ta maszyna, znaczy piszczała. Jak piszczała, to możecie zobaczyć na poprzednich vlogach, gdzie na przykład naprawiałem RCR-a, bo to jest taka sama skrzynia i ten sam schemat, że tak powiem. Także no, tyle chyba o DVC-125. Jeszcze raz powtórzę, nie sprawdzałem, czy wałek jest, bo nie miałem okazji rozbierać. Być może model 2020, którego jeszcze nie widziałem na oczy, może faktycznie Romet się posłuchał i zamówił serię, tak jak w RX Tourze, z wałkiem równoważącym drgania, więc nie dementuję takiej informacji. Natomiast 19 rocznik, na pewno tego wałka nie ma. Tyle. Dzięki za uwagę. Powiem wam, uwielbiam jak są składane ADV-ki. Tutaj to już sugerowałem, żeby zamontować w poprawny sposób, bo teraz to jest taki spoiler, można powiedzieć. Nie wiem, czy to ma być ładne, czy to ma być, co to ma być. Nie wnikam, natomiast po pierwsze zasłania tablicę rejestracyjną w jakimś tam stopniu, więc panowie w niebieskich mundurkach mogą się przyczepić. Po drugie to powinno być w dół poprowadzone, czyli odwrotnie przykręcone, żeby chroniło błotnik przed jakimiś uderzeniami. A w tym momencie przed tymi uderzeniami nie chroni. Analogicznie jak wtedy wcześniej pokazywałem gmole na kierownicy, tutaj są i zobaczcie, widać, że się przydają dość mocno. Bo klameczka jest nówka sztuka nieśmigana, a tam gdzie zostały one zdemontowane ze względów wizualnych, no niestety klamka poszła się pracz. Olej no już ubywa po trochu, nie wiem kiedy on był na wymianie oleju, to już nie istotne. Bardziej spostrzegawczy zauważymy, że ma dźwigni stopu i owszem nie ma tej dźwigni stopu, tu są elementy, które pozostały po dźwigni stopu. Była jakaś tam gleba zaliczona i niestety poszło to, się urwało. Natomiast zobaczcie tutaj, tak, śruba ta jest dziwnie długa, nie? Dziwnie dużo wystaje. Czemu? Chińczyk się pomylił, dał za długą? No nie, w każdej ADV-ce tak jest. Tutaj śruba wystaje dość sporo, ale jest nieoryginalna. Komuś brakowało długiej śruby, żeby spiąć gmol dolny i gmol ten centralny jakby. No i tutaj też jest za długa śruba w stosunku do tego, co jest wymagane. I znowu, Chińczyk się nie pomylił, to tak miało być. Czemu tak miało być? Ano dlatego, że znowu serwis, który to składał, dał ciała i źle zmontował gmol. Po pierwsze, zobaczcie, to jest gmol osłona silnika dolna. Bardzo fajny element, fajnie, że on tu jest, bo faktycznie nam uchroni silnik przy, nie wiem, pokonywaniu jakichś tam zniesień, tak, piaszczystych. Oprze się na gmolu i ten gmol spokojnie wytrzyma. A tak to tutaj jest przyłamany, no nic. I ten gmol powinien być zamontowany w tym miejscu, dlatego on jest tutaj ściśnięty dość mocno, dlatego ta śruba, która tu była za krótka, bo ona powinna być tu, dlatego tutaj dano dłuższą śrubę, taka podpowiedź na logikę. To samo było z gmolem tym, gmol powinien być zamontowany w tej śrubie, dzięki temu wszystko poszłoby wyżej, lepiej by motocykl był chroniony, nogi kierowcy i tak dalej, wszystko byłoby lepiej chronione, silnik byłby tak samo chroniony, natomiast dałby te dwa, no spokojnie ponad 2 cm więcej prześwitu, co w maszynie terenowej jest nawet wskazane. Na szczęście tutaj łańcuch widzę, że pan sobie zadbał. Defekty w efektach jazdy, niestety no tutaj się urwało mocowanie tego hamulca, nie wiem co się dokładnie stało, przypuszczam, że jakaś gleba dobra była zaliczona i dlatego tak to było. Pierwszy raz widzę, żeby tutaj brakowało sprężyny, no ale nic, to się poprawi, to generalnie ja bym na miejscu właściciela zdjął, znaczy ja bym sobie zdjął coś takiego, ale z drugiej strony
Ja wiem. W sumie do takich sakcji, które tutaj są, nawet się to przydaje. Także perypetie ADV-ek 125. Takie to są niestety i cóż zrobić. Zabieram się za robotę, bo dosłownie dzisiaj dostałem graty do niego.